Gothic to stara gra, której wątki fabularne zostały już w zasadzie wyeksploatowane. Niczego nowego o fabule tej gry się nie dowiemy. Pomimo tego jest jedna rzecz, która przykuła moją uwagę. Są to obozy, do których gracz może dołączyć. W kolonii karnej są ich trzy. Stary obóz, rządzony przez Gomeza i jego popleczników. Nowy obóz, zorganizowany wokół planu magów wody i najemników, którzy im pomagają. I wreszcie obóz sekty, pod duchowym przywództwem Ibeliona. Przyjrzyjmy się dzisiaj obozowi na bagnie. Obóz Bractwa Śniącego został założony przez Ibeliona i jego towarzyszy. W przeciwieństwie do buntowniczego nowego obozu, Bractwo narodziło się w rezultacie reakcji na wizję pochodzącą od nieznanego dotychczas bóstwa. Tajemnicza istota, przedstawiwszy się jako śniący, obiecała Ibelionowi w zamian za jego wierność zniszczenie magicznej bariery oraz wybawienie. Najbardziej zagorzali wierni, z Ibelionem na czele, otrzymali również władzę nad magią śniącego. Od momentu dotarcia na bagna i osiedleniu się u podnóża opuszczonej świątyni, wysiłki Bractwa skupiły się na poszukiwaniu nowych członków obozu, produkcji narkotyków z bagiennego ziela oraz poszukiwania sposobu na kontakt z ich bóstwem. Posłużyć im miały do tego nie tylko wspomniane wcześniej narkotyki, ale także specjalnie ważony przez Korkaloma napój, produkowany z wnętrzności pełzaczy. Społeczność Bractwa utrzymuje się ze sprzedaży narkotyków. Zarówno stary, jak i nowy obóz chętnie korzystają z wyrobów produkowanych na bagnie. Szczególną popularność bagienne ziele zdaje się znajdować w nowym obozie, gdzie obecny tam margines społeczny nie stroni od używek różnego rodzaju. Działalność mieszkańców obozu skupia się w dużej mierze na zbiorach i przetwarzaniu bagiennego ziela, a także na studium wyznawanej religii. Bractwo cechuje się prawdopodobnie najmniejszym wskaźnikiem przestępczości w kolonii. Ich najpoważniejszymi problemami społecznymi są lenistwo w pracy, niedbałość, roztargnienie, zaniedbania, skutki przedawkowania środków psychoaktywnych, a także korupcja polegająca na handlu bagiennym zielem poza wiedzą guru. Wiele osób korzysta z możliwości łatwego dołączenia do obozu Bractwa. Przekonania religijne tamtejszej społeczności wydają się być niegroźnym fenomenem, który należy zaakceptować w zamian za spokojną pracę, bezpieczeństwo i uprzyjemniające życie narkotyki. Także i życie polityczne obozu nie należy do szczególnie trudnych. Ich wysiłki skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu porządku w społeczności, budowaniu relacji dyplomatycznych z innymi obozami, a także krzewieniu w nich wiary. Członkowie Bractwa ze względu na swoje przekonania są nieco wyalienowani ze środowiska mieszkańców kolonii karnej. Poza magami ognia i wody, którzy z racji swojej profesji są ludźmi uduchowionymi, reszta ludzi w Korinis zdaje się być co najmniej duchowo obojętna bądź nawet niewierząca. Nie sposób więc nie zauważyć, że przekonania teologiczne Bractwa Śniącego są co najmniej odległe od kanonu uznawanego w Królestwie Myrtany. Stąd nie brak jest złośliwców, którzy kpią z Bractwa, nazywając ich świrami z sekty. Wydawać by się mogło, że jeżeli ktoś jest w stanie tolerować osobliwe zwyczaje religijne, życie w obozie na bagnie nie będzie dla niego takie złe. Ale czy na pewno? Warto postawić sobie następujące pytanie. Jakie warunki sanitarne panują w obozie Bractwa? W grze oczywiście nie spotykamy żadnych informacji z tym związanych, jednakże jest to jeden z głównych problemów, jakie w mojej ocenie po cichu toczy tą społeczność. Nie bez przyczyny osadnicy zwykle budowali swoje wioski z daleka od bagien bądź terenów podmokłych. Żyje tam bowiem wiele owadów przenoszących choroby, o wiele ciężej jest o czystą wodę, a w warunkach dużej wilgoci trudniej jest przechowywać żywność. Nie jest też zdrową z perspektywy medycznej kultura używania i nadużywania bagiennego ziela. Wnioskując po odprężających i halucynogennych efektach, jakie generuje ów narkotyk, można stwierdzić, że jest on czymś pomiędzy marihuaną, a którymś ze środków halucynogennych jak LSD czy grzyby psylocybinowe, popularnie nazywane grzybkami halucynkami lub magicznymi grzybami. Nic nie wiadomo o możliwości uzależnienia fizycznego od bagiennego ziela, z pewnością jednak można założyć, że osoba nadużywająca tego narkotyku będzie od niego uzależniona psychicznie. W związku z wyżej wymienionymi faktami maluje się więc obraz obozu Bractwa jako zbieraniny ludzi uzależnionych od narkotyków, których społeczność upadnie w przypadku kryzysu ekonomicznego. Godzą się oni na takie życie, byle tylko nie musieć doświadczać tyranii starego obozu ani anarchii nowego obozu.
Osada ta prawdopodobnie cierpi na rozliczne choroby przenoszone przez owady. Ze względu na brudne, błotniste otoczenie i brak szerokiego dostępu do czystej wody, nie jest wykluczonym zwiększone ryzyko zatrucia pokarmowego, a nawet bakteriemii i toksemii. Ciężko też nie zauważyć podobieństwa tamtejszej społeczności do czegoś na kształt bazy operacyjnej kartelu narkotykowego. Guru jako szefowie nadzorują całe przedsięwzięcie, strażnicy świątyni pilnują porządku i ochraniają biznes, natomiast nowicjusze wydobywają i przetwarzają główny składnik narkotyku – bagienne ziele. Społeczność ta nie generuje wprawdzie przestępczości, dzieje się tak prawdopodobnie z przyczyn religijnych oraz uspokajającego wpływu bagiennego ziela. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to środowisko uzależnione i uzależniające innych od narkotyków. Z pewną dozą dowcipu można powiedzieć, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Przecież nikt nikogo nie zmusza do przyjmowania bagiennego ziela, a już na pewno nie w takiej ilości, w jakiej robią to guru. Nie zmienia to jednak faktu, że w obliczu poczucia beznadziei skazańcy będą zajmować się najróżniejszymi, często szkodliwymi praktykami. Wobec takiego permisywizmu zdaje się stawać naprzeciw stary obóz, którego założyciele dostrzegają, że w obliczu trudnej sytuacji potrzebne jest twarde prawo. W tym sensie obóz na bagnie rzeczywiście może wyglądać jak zbieranina świrów, dobrowolnie rezygnujących z racjonalnej oceny sytuacji. Gdyby nasze rozważania skupiły się wyłącznie na problematyce ekonomicznej, socjologicznej czy politycznej, w tym momencie moglibyśmy z powodzeniem zakończyć ostatni odcinek cyklu. Pozostaje niemniej jeszcze jeden wątek, który w mojej ocenie znacząco zmienia sposób postrzegania obozu bractwa. Zwróćmy więc nasze oczy ku wątkowi magicznemu w Gothic 1, który naturalnie dotyka także i obóz bractwa. W książce Arcanum Żywiołów napisano następujące słowa. Wiele badań przeprowadzono, głowiąc się nad zależnością magii od wszelakich żywiołów. W rezultacie przyjęto, iż jest ona magia, ostatecznym, najpotężniejszym żywiołem ze wszystkich. Wszak to dzięki niej magus może kształtować pozostałe siły przyrody wedle własnego upodobania. Co to znaczy, że magia jest żywiołem? Magia zdaje się być podobna do innych żywiołów w tym, że jest jakąś częścią świata, ale jaką pełni wówczas rolę? Jakie ma właściwości? Poszukując wskazówek dotyczących tego, co tak właściwie ten tekst oznacza, należy sięgnąć do historii filozofii starożytnej. Stawiano wówczas pytania o to, co jest prazasadą świata. Innymi słowy, co leży u podstaw działania świata. Spośród wielu odpowiedzi, jakie padały, u wszystkich myślicieli tamtego okresu można znaleźć jedną cechę wspólną. Każdy z nich uważał, że jest jakiś jeden konkretny żywioł, np. woda lub ogień, który stanowi podbudowę świata. Magia jest prawdopodobnie więc rodzajem specyficznie rozumianej tzw. materii pierwszej. Materia pierwsza w filozofii Arystotelesa była rodzajem potencjalności, w pewnym sensie pozbawionym treści naczyniem, od którego wszystko było zależne, a które dopiero się wypełniało i kształtowało. Jeżeli magia w Gothic jest dokładnie czymś takim, to rzeczywiście władza nad nią jest w jakiejś części władzą nad mechaniką świata. Mag, posiadając manę, czyli zakres władzy nad materią pierwszą, jest zdolny rzucać zaklęcia, czyli kształtować rzeczywistość. Choć wydawać by się mogło, że magia śniącego nie różni się niczym od magii, jaką dysponują magowie wody i ognia, jest zgoła inaczej. Moc pochodząca od Innosa i Adanosa jest racjonalnym obiektem poznania. Stanowi swoiste dla uniwersum Gothica praktyczne zastosowanie wiedzy teologicznej i filozoficznej. Magia śniącego zaś jest integralnie połączona z wierzeniami obozu bractwa. Jej źródła należy upatrywać w samym śniącym. Ten wprawdzie czerpie moc od Beliara. Niemniej, jak widzimy, dysponuje nią według własnej woli. Powoduje to, że mag korzystający z takiego źródła mocy nieuchronnie wystawia się na ekspozycję niezwykle mrocznej, beliarycznej energii. Jednocześnie, będąc nieświadomym swoich poczynań, zagłębia się coraz bardziej, bezwiednie oddając się pod władzę śniącego. Efekt ten jest dodatkowo wzmocniony przez bagienne ziele oraz napój sporządzany z wnętrzności pełzaczy. Najsilniejsze narkotyki bractwa zwiększają maksymalną moc magiczną. Dzieje się to jednak za cenę osłabienia woli tego, kto je zażywa. Zachodzi wówczas sprzężenie polegające na tym, że osoba, która przyjmuje środki psychoaktywne, uzdalnia siebie do odbierania wizji od śniącego,
ale jednocześnie osłabia swoją wolę. Jest to, jak możemy podejrzewać, najbardziej pożądany efekt, jaki śniący chciał wywołać u swoich wyznawców. Koniec końców, poszerzenie ich zdolności magicznych w zestawieniu z osłabioną wolą jest bez wątpienia jedną z bardziej skutecznych metod, aby zostać opętanym. Wreszcie ostatnim elementem, który budzi poważne wątpliwości, jest irracjonalizm Bractwa Śniącego. Pomimo tego, że sztuki magiczne magów ognia, wody, a nawet nekromantów są owiane tajemnicą, nie są w swoich założeniach irracjonalne. Wymagają pracy intelektualnej, badań i namysłu typowego dla uprawiania jakiejś formy nauki. Nie dysponują one wprawdzie metodologią badań, jaką obserwujemy w przypadku nauk przyrodniczych. Nie zmienia to jednak faktu, że ich poziom badań mocno przypomina rozbudowane koncepcje metafizyczne i teologiczne. Wbrew temu stają nauki Bractwa, których podstawowym atutem jest wymóg fanatycznej wiary. Jest to przykład wyjątkowo toksycznego fideizmu, czyli przekonania, że jedyną możliwą drogą kontaktu z istotą wyższą jest wiara w nią. W tym przypadku pogląd ten został doprowadzony do skrajności, tworząc mieszankę zaciemniającą umysł wierzącego. Co więc tak naprawdę mówi nam powyższa analiza o obozie Bractwa? Nie owijając w bawełnę, jest to niebezpieczny, demoniczny kult, który odziera człowieka z tego, co jest w nim najcenniejsze – rozumności i wolności. Stary i nowy obóz wprawdzie cierpią na poważne problemy społeczne i polityczne. Są to niemniej problemy o charakterze wyłącznie ludzkim. Nie przyczyniają się do stwarzania zagrożeń o charakterze metafizycznym. Bractwo Śniącego zaś odwrotnie. Nie cierpi z powodu przestępczości, jednak poprzez sekciarskie praktyki okultystyczne otwiera niczego nieświadomych skazańców na kontakt z demonem, zniewolenie, a z czasem i opętanie. Nie dziwi też fakt, że obóz Bractwa znajduje ludzi, którzy chcą do niego dołączyć. Poza wspomnianym poszukiwaniem wytchnienia od ciężkiej pracy i problemów, w kolonii karnej praktycznie nie istnieje żadna instytucja religijna. Szczególnie w obliczu klęski lub tragedii, ludzie mają tendencję uciekać się do wiary religijnej. Gdy takowej brakuje lub z różnych względów dostęp do niej jest drastycznie utrudniony, ludzie będą poszukiwali alternatyw, które mogą okazać się dla nich po prostu szkodliwe. Gothic w pewnym sensie pokazuje więc porażkę przedstawicieli religii głównego nurtu. Magowie wody i ognia, zamykając się na potencjalne potrzeby duchowe skazańców, niefortunnie oddają tych ludzi Bractwu, które pomimo dobrych intencji, za Boga uznaje bezlitosnego potwora. A czy wy chcielibyście żyć w takim obozie? Mieć spokój, lekką pracę i używki pod ręką? Czy zrobilibyście to za cenę swojej duszy? Ja bym nie chciał, ale ostatecznie na te pytania odpowiecie sobie, jak zawsze, sami.